Siemanko. Jak widać, jestem na S8. S8 tradycyjnie stoi. Jak jechałem rano w drugą stronę, no to były japacze. Kurde, korek z 2 km, czy te taki zwolniony ruch. I się nagle okazało, że po drugiej stronie ktoś się zderzył i trzeba było zwolnić całą Warszawę, żeby sobie dokładnie zobaczyć. Dobra, pomijajmy fakt jazdy po S8. Dzisiaj chciałem poruszyć temat, który uważam za patologię, jeśli chodzi o lakiernictwo, mianowicie wyceny lakiernicze przez internet dużych prac. Bo jeśli chodzi o małe, to tak na wstępie powiem, że jeśli chodzi o małe wyceny, typu mam ryskę, ile to za to powiecie, to jak najbardziej jesteśmy w stanie wycenić. Problem zaczyna się, jeśli chodzi o grube roboty, a popularne ostatnio odbudowy, renowacje, rekonstrukcje, resuscytacje i nie wiem, rekonwalescencje, tak w skrócie. Mianowicie, uważam to za patologię, nie jesteśmy w stanie wycenić tego przez internet. Uczycie klientów, wy jako fachowcy, nie mówię do wszystkich, uczycie klientów dziwnego podejścia do naszej branży. Nie da się wycenić naszej roboty przez internet. No, zdjęcie co prawda może trochę pomóc. Mogę też jakby powiedzieć widełki takiej pracy, aczkolwiek też istnieje takie dziwne... Nomenklatura jakby nie odpowiada stanowi faktycznemu, czyli co to znaczy w ogóle, usystematyzujmy, co to znaczy zrobić samochód, tak? Pomalować całość. No, można to powiedzieć w ten sposób, że ja, jako ktoś, kto chciałby na tym zarabiać normalne pieniądze i chciałby to zrobić tak, jak się należy, dla mnie pomalowanie samochodu całości to jest gruba robota, w pojedynkę to jest około 3 do 4 miesięcy, w dwie osoby wiadomo krócej, zależy też wszystko od stanu wyjściowego jakby pojazdu, tak? I to mniej więcej tak to wygląda, jeśli chodzi o mnie. I teraz jak mi pyta się klient, przykładowo miałem taką ostatnią sytuację, gdzie klient mi się pyta, ile wezmę za tam jakiegoś, powiedzmy, Mercedesa, tak? No i ja tłumaczę mu tam, jak my chcemy go zrobić, czy na dobrych, czy na złych materiałach. Mówię, ale przedział cenowy, żeby, mówię, zrobić go dobrze, a to jest jakiś tam Mercedes, który już przedstawia sobą jakąś dosyć sporą wartość po zrobieniu. Więc ja cenę powiedziałem 50 tysięcy złotych, tak? Mniej więcej to jest takie strzelanie, wycena przez internet, ale no umówmy się, koledzy, no to jest już taka cena, że faktycznie nawet jakbym się rąbnął, a no to nie jest źle, ale jeszcze pamiętajmy jedną rzecz. To jest cena powiedziana przez internet, na żywo to mogłoby się zmienić, ewentualnie gdybym zobaczył, że jest tego bardzo wiele. Jeśli by klient się wziął na tą cenę 50 koła, a tam by było roboty na 70, to po prostu bym tego nie wziął. Ale o co chodzi? Często właśnie wypisują do nas klienci na forum głównym, bo tam o prywatnym to ja nie wiem, kto do was tam pisze, wiem, kto do mnie pisze, no ale mam takie przykłady, gdzie na przykład za tego Mercedesa kolega powiedział mi, że mu jakiś fachowiec nawkręcał, że jest w stanie mu to zrobić za 8 tysięcy złotych. No wiecie co, mi już zabrakło argumentów na taką historię, bo patrząc nawet na tego gruzika, którego ostatnio ratujemy, czyli te BMW E36, po fachowcu za 100 zł za element, no to tutaj już poszło towaru na 4000 zł. Co prawda już się zbliżamy do końca, więc już tu nie będzie żadnych rewelacji, ale to jest 4000 zł w samochód, no niby tam szczegółowo pomalowany, tak? Ale nie dochodzą nam żadne masy, żadne baranki, żadne gumy. Nie robimy tego na totalną igłę, bo wyprowadzamy to z gnojówki tak naprawdę. I już nam się zrobiły koszty na dobrych materiałach 4000 zł. Ktoś kolegę albo bardzo wprowadził w błąd, albo faktycznie robi w tych pieniądzach, ale boję się pomyśleć, co jest jakby z tą robotą. Przepraszam. Boję się pomyśleć, co jest z tą robotą, jeśli ja patrzę, ile kosztują materiały, patrzę, ile mi zajmuje czasu dana rzecz, ile powinna i tak dalej, i tak dalej. Jak ten samochód za 8 tysięcy złotych będzie wykonany? Wyceny przez internet uważam za jedną z większych patologii, jeśli chodzi o... Bo nie robimy z metra, my nie jesteśmy murarzami, że tam jest jakiś określony, nie wiem, stawka za metr kwadratowy i mniej więcej są jakieś takie wahnięcia, ale to też wszystko, mówię, zależy od tego, przecież fachowiec jak przyjdzie na miejsce, czy to nie my,
no to też jakby widzi, że nie jest tak prosto, czy trzeba coś doliczyć, może trochę zrobimy taniej, bo tu jest łatwo, no wiecie, to wszystko się jakby weryfikuje na miejscu. Ale takie jakieś absurdalne kwoty, gdzie ludzie są nimi karmieni, że w tej cenie się da zrobić samochód porządnie, no nie da się, no nie da się zrobić porządnie, chyba że mamy do czynienia z lakiernikiem, który ma kupę pieniędzy i postanowił sobie pro bono restaurować samochody, bo już mu się nudzi w domu, tak? W tej sytuacji jakby mamy, ale powiem Wam tak, a propos tego samochodu, który teraz robię, no tam cena jakaś początkowa była, wzrosła, niedużo, bo tutaj no obiecałem, że dużo nie wzrośnie, aczkolwiek no żeby zrobić to tak, jakby mi się należało, to myślę, że ze dwie dychy trzeba by było dać, ale tutaj no dwóch dych nie będzie, bo to trzeba by było pewnie drzwi nowe kupić, bo tam kity już nawalone, no ja tam podprostowałem i tak dalej, ale właśnie o co chodzi z tymi wycenami przez internet, uważam to za patologię, bo raz, że to psuje klientom obraz sytuacji, co to znaczy zrobiony, a zrobiony samochód, no bo skoro jeden na przykład, ja już to poruszałem ten temat i fachowców tu pozdrawiam, tych moich, którzy mi tam uwagi zwracali, że to już wszyscy wiedzą, no tak, no to wiecie, no ja wiem, że Wy wiecie, ja też to wiem, nasze forum też zwiedzają klienci i warto też o tym rozmawiać, bo te filmiki docierają jednak do paru tysięcy osób, więc być może i do klientów. Słuchajcie, drodzy klienci, możecie mieć samochód zrobiony na milion sposobów, bo każdy, który będzie robił samochód Wasz, jakbyście tak każdego lakiernika złapali, każdy zrobi Wam inaczej. Dlatego, że jest to rękodzieło, to nie jest mechanik, że ma przykręcić tu klocek i tysiąc mechaników weźmie ten klocek, założy Wam do jarzma i nie będziecie wiedzieli, który to zrobił, tak? Jeśli chodzi o lakiernictwo, to jest taka pewien rodzaj sztuki i każdy może jakby do zagadnienia podejść inaczej, tak? Jeśli na przykład szpachlujemy sobie oddzielnie elementy, gdzie możemy sobie łatwo położyć na kobyłkę, możemy je wyprostować, ale na przykład po złożeniu nie będzie to tam idealnie jedno do drugiego pasować, tak? Będzie ładnie, ale nie będzie idealnie. Jeśli znowu szpachlujemy na samochodzie, no niby to samo szpachlowanie, niby tyle samo szpachli, aczkolwiek już musimy tak, założyć uszczelkę, drzwi mamy w pionie, nasz kręgosłup dostaje po piździe, musimy zgrać oba elementy ze sobą, wtedy jest efekt zajebisty, ale pracy jest trzy razy tyle i niewdzięczna pozycja do tego robienia, tak? Więc trzeba najpierw rozgraniczyć, co mamy pod pojęciem renowacji czy zrobienia tego samochodu na myśli, a potem dopiero ewentualnie wyceny. Aczkolwiek ja nadal uważam, że wycenianie jakby robót, dużych robót, bo mówię, ryska to jest nic, ale wycenianie dużych robót przez internet jakby nie ma najmniejszego sensu, bo zaburzamy ludziom obraz. No, ja wiem, że kurde, gdzieś w Polsce, tak jak Wam mówiłem, ktoś taki samochód, o którym jak Wam mówiłem w jakimś filmiku wcześniej skasowanym, gdzie miała być pełna renowacja, czyli też pachlowanie na samochodzie, gdzie jakieś takie inne historie, miała być zrobiona za trochę ponad 30 tysięcy złotych na papierze, w sensie podatki podprowadzane, plus do tego wszystko na NFCC, glazuricie i tak dalej. No jest to nie do wykonania, to nie był samochód osobowy jeszcze. Jeśli ktoś gdzieś w Polsce to robi, no to ja Ci, kolego, tylko gratuluję. No, chodzisz bidny, pintki zacierasz z nerwów, robisz za frajer, wiesz, że Twój samochód potem przez Twoją robotę jest sprzedawany za cenę kawalerki w Warszawie w obecnych czasach, tak? I głównie Twój efekt sprawia, że ktoś to kupi. No i ja Ci życzę powodzenia, no. To jest takie moje jakby odbicie od tematu wycen, tak? Ale właśnie nie da się wycenić samochodu przez internet i każda wycena, jeśli jest zrobiona przez internet, musi być traktowana jako naprawdę szacunkowa, naprawdę szacunkowa. I jeśli klienci macie pieniądze i chcecie to zrobić dobrze, to nie brnijcie w jakby, nie wiem, w jakieś najtańsze opcje, chociaż droga opcja też Wam może krzywdę zrobić, ale jeśli już macie, chcecie research, jak to się mówi, zrobić odnośnie tego, to po prostu odwiedźcie sklep internetowy, mieszalnię, zobaczcie, ile jest towaru i prędzej na grupie spytajcie się, ile towaru mi pójdzie na to, na tamto i sobie policzcie dokładnie cenę materiału i potem sobie skonfrontujcie to z ofertą danego lakiernika, bo ja Wam powiem tak, skoro przy tej BMC, która jest odpierdalana, że tak powiem, poprawiane jest, ale jest to robione dosyć budżetowo, no sprawnie to idzie, tak? No 2 tygodnie czasu
To jest bardzo dobry wynik. No co prawda robimy tu dwie osoby, więc to by się u mnie to by się przeciągło w miesiąc, ale to jest nadal odświeżanie. To z renowacją nie ma nic wspólnego, bo każda porządna renowacja to się zaczyna od porządnej blacharki. No i tu chyba każdy się ze mną zgodzi. Więc jeśli mamy do czynienia z wyceną przez internet samochodu całościowego, jeszcze jakiegoś, co widać, że to w zabytek będzie szło, czy to jakieś duże Fiaty, Polonezy obrane do zera, bez najmniejszej śrubki, ktoś nam się pyta, to nie wyceniajmy tego. No ja mam prośbę do Was, fachowców, możecie powiedzieć widełki, ale mówcie takie widełki racjonalne, a nie tam, gdzie tam u Was na tym wypisowiu za parę złotych robią, kurde, i też jest dobrze, tak? Franek opierdoli to, Józek tutaj klepnie i będzie samochód zrobiony, bo to jest zupełnie co innego. I Wy klienci też się jakby określajcie, bo ile za ile mi zrobisz? No powiem tak, no obsrać całość można za 5 tysięcy, gdzie potem będą nam siadały rysy, gdzie nie ma jakby pieniędzy na to, a można to zrobić za 30 tysięcy, tak? I za 50 też się da. Wiadomo, no trafianie fachowców, no to tak jak ten mój biedny klient trafił na rzeźnika, nie fachowca, i tu trzeba było poprawić po nim, tak? Ale gdyby na przykład i w drogiego też możecie w ten sposób trafić, to nie ma reguły. Aczkolwiek, no umówmy się, jeśli ktoś mówi, powiedzmy, mamy goły samochód, tak? I mówi nam przykładowo 50-60 tysięcy, no to uwierzcie mi, że taki ktoś już wie, co mówi. I raczej nie będziecie mieli lipy, bo naściemniać to Wam może ktoś, to powie Wam, że zadychę Wam to opierdzieli w momencie, kiedy sam towar kosztuje 8, tak? Więc to już jest bardziej podejrzane. A jeśli chcecie tylko smarkać samochód, to powiedzcie, no określcie się, drodzy klienci, chcę, żeby mi ktoś obielił auto, bo to nie ma nic wspólnego jakby z lakierowaniem. I wtedy będziemy wiedzieć, na czym stoimy, bo za ile mi zrobicie auto? Za 3 gile. O, za 3 gile będzie na tyle. Tak mniej więcej widzę wyceny przez internet. Starajmy się od tego odbijać, nie róbmy z siebie debili. Bo sami dobrze wiemy, że element elementowi nie równa, a co dopiero auto. Tym bardziej, że umówmy się, takich blacharzy z prawdziwego zdarzenia nie ma. Więc jeśli odbudował nam to Józek z Kopydłowa za pomocą jednego młotka i palnika gazowego, no to uwierzcie mi, że będziecie mieli kupę roboty, żeby to wyprostować, tak? Bo podstawą dobrej jakby odbudowy jest nasz poprzednik, ktoś, kto jest przed nami, czyli dla nas, lakierników, najważniejszy jest blacharz. Jeśli blacharz zrobił to zgodnie ze sztuką, no to wtedy my mamy dużo łatwiej i wtedy też się da na cenie obniżyć, bo uwierzcie nam, drodzy klienci, że kładzenie szpachli betoniarką wcale nas nie podnieca i generuje więcej kosztów dla nas, niż Wam się wydaje, że dla Was to robi. Także tyle, jeśli chodzi o wyceny lakiernicze. Odbijamy od tego, nie robimy tego, a jeśli robimy, to już jakichś naprawdę drobnych robót, gdzie jesteśmy w stanie naprawdę przewidzieć jakby ten. I drodzy klienci, te zapytania prywatne, w którym nawet nie ma nawet zdjęcia, bo to ze zdjęcia to też się można wycenić, tak? Ale nawet, żebyśmy nawet nie mieli obrazu sytuacji, z czym mamy do czynienia, jest bezcelowe po prostu, no. A każdy jakby, ja mówię tak, żeby nikt się nie wpierdzielił, tak? I lakiernik jakąś gównianą robotę i klient też w gównianą robotę. No chyba, że płaci gówniane pieniądze, chce gównianą robotę i trafi na gównianego lakiernika. No to wtedy wszystko zagrało i wtedy wszyscy sobie podajemy rączki, żegnamy się i każdy jest zadowolony. Ale wyceny, jeszcze raz, wyceny przez internet, jest to patologia. Trzeba z tym walczyć, nie róbmy tego. Jeśli chcemy zarabiać, niech każdy wsiądzie w samochód, zadzwoni do fachowca, jeśli samochód nie może podjechać, umówić się przy delikwencie, omówić wszystkie szczegóły i wtedy dopiero wyceniamy. Bo mówię Wam, każdy z Was, podejrzewam, się wkurwiał w pandemii, jak lekarz go chciał badać przez telefon. Tak właśnie widzę wyceny samochodów, robienia samochodów lakierniczo przez telefon, jak i tego lekarza. Także tyle na razie. Koreczek, widzę, się przesuwa, całe szczęście. Jadę. A patrzę pewnie, ale to korek taki. Godziny szczytu w Warszawie. Na razie.